Słobity. Czy pan słyszał o Słobitach? O tym... No to Słobity. Ja mam zdjęcie, jak byłem łebkiem tam ze lwami gdzieś tego. Z pałacu słobickiego. A to, co mogli wywieźć, no to na pewno wywieźli. No. A wie pan, że historia też mówi o tym, że ze Słobit... Może być... Było przejście do Pasłęka. Nie ma sensu żadnego. Nie ma żadnego sensu. Bo mówię, to jest tego ma, według mnie, bo to ma jakiś sens wtedy, gdzie jest jakieś połączenie z jakąś twierdzą, z jakimś umocnieniem, jakimś tam, ja wiem, jednym obiektem bardzo ważnym i drugim obiektem bardzo ważnym. A tam jakiegoś naszego niemieckiego wielkiego dygnitarza, już nie pamiętam, była posiadłość, bo on i tą kolej zrobił tego z Bogaczewa, ten przecież i dworzec w Słobitach i wszystko Dobraniewa. Ten tam był piękny pałac. Tam. Ale książę Aleksander, który zamieszkiwał ten pałac wtedy, mógł jakieś swoje skarby, czy też czyjeś, przenieść tym tunelem w inne miejsce, na ale przykład nie, do Pasłęka, no 15 tak, kilometrów. Ale kochany, no kto by budował tunel jeszcze w tamtych czasach, żeby przenieść skarby? No to nie ma jakiegoś sensu. W bardzo prosty sposób to można udowodnić. Na przykład Niemcy, którzy wtedy przepraszam, że wchodzę w głos. Jest tego... że tak powiem, historia nie zna takich przypadków, żeby powiedzmy od jakichś takich byle jakich obiektów, nazwijmy byle jakich strategicznie, czy jakoś tam inaczej, prowadziły jakieś tego. Są jako gdzieś tam w twierdzy, tam powiedzmy warszawskiej, czy gdzieś tam modlińskie, czy tego, no to one mają tam podziemia rozbudowane, tam i korytarze wejścia. Ale tutaj to nie.